Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o raku, o nowotworze. Straszna choroba. Przerażająco jest o tym słuchać. Natomiast jeżeli masz taką diagnozę, ktoś z Twoich bliskich ma taką diagnozę, nie załamuj się. Nie załamuj się, nie ma chorób, których nie można wyleczyć. Nie ma sytuacji nieodwracalnych. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jak sobie można pomóc. Przede wszystkim zacznijmy od tego. Absolutnie nie namawiam Cię, żeby rezygnować z pomocy lekarza. Wręcz zachęcam. Po to onkolog tyle lat się uczył, po to zdobywał doświadczenie, żeby Ci pomóc. Jak najbardziej musisz stosować się do zaleceń lekarza, musisz podjąć terapię, którą Ci lekarz poleci. Natomiast możesz temu lekarzowi pomóc. Możesz mu pomóc, ma dosyć swoich zajęć. Na pewno, jeżeli zabraknie mu wśród pacjentów Ciebie, nie stanie się nic strasznego. Co więcej, będzie mógł sobie przypisać zasługę za wyleczenie Ciebie. Zrobi to na nim wrażenie. Będzie czuł się fantastycznie. To dobrze i dla Ciebie. Jak pomóc lekarzowi? Jak pozbyć się tego paskudnego choróbska? Podam Ci najpierw sposób poprzez przyjmowanie pewnych suplementów. Tu pomagasz sobie fizycznie, potem powiem Ci, jak możesz pomóc sobie psychicznie, a na koniec porada, wskazówka, gdzie możesz znaleźć całkowicie bezpłatną pomoc. Zacznijmy od tak zwanych suplementów. Prawdopodobnie osoba chora, czy to jesteś Ty, czy ktoś z Twoich bliskich, przyjmuje już lekarstwa. Te suplementy, o których mówię, z tego co wiem, z tego co ja się konsultowałem z lekarzami, nie mają żadnych interferencji z lekami onkologicznymi, można je bezpiecznie przyjmować. Na wszelki wypadek jednak zapytaj też swojego lekarza. Pierwszym z tych suplementów jest selen. Selen, naturalny pierwiastek występujący w przyrodzie, przyjmowany doustnie, do dostania w sklepach zielarskich, w sklepach ze zdrową żywnością, ma taką dziwną właściwość, blokującą dopływ krwi i składników odżywczych do komórek rakowych. Inne komórki, proszę bardzo, natomiast dopływ tej odżywczej siły do komórek rakowych jest przez selen blokowany. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się dzieje, nie wnikałem. Temat bardziej może dla farmaceuty, dla lekarza. Ważne, że to działa i że to jest prawda. Następny składnik, transresweratrol. Również naturalny składnik, również łatwy do dostania. Czym jest transresweratrol? Jest to substancja pozyskiwana z roślin. Jest bardzo silnym antyoksydantem. Bardzo silnym antyoksydantem, który pomaga Twojemu organizmowi w zwalczaniu choroby. W jego naturalnym procesie, bo dla każdego organizmu naturalnym procesem jest zwalczanie choroby i powrót do zdrowia, jest nieocenioną pomocą. Trzeci składnik to witamina E. Witamina E, która ogólnie wzmacnia organizm, sprawia, że tamte dwa składniki działają lepiej, lepiej się wchłaniają. Każdy z tych składników jest ważny, natomiast zastosowane wspólnie wszystkie te trzy składniki są nieocenionym lekiem. Powiedziałbym lekiem, tak. To jest suplement, ale wspomaga również działanie leków. Jest nieoceniony przy walce z komórkami nowotworowymi. Powoduje, że zatrzymuje się ich wzrost. Jeżeli jest bardzo silna postać choroby, to przynajmniej spowolni ten wzrost. Pomoże ci w walce. Bo przecież chcesz walczyć, prawda? Chcesz walczyć, chcesz wyzdrowieć. Składniki są proste, ale nie daj się zwieść ich prostocie. To jest niezwykle skuteczne działanie. Przejdźmy do strefy psychicznej. Najpierw zastanów się nad tą chorobą. Czy na pewno chcesz wyzdrowieć? Niby głupie pytanie, ale nie jest aż tak głupie. Żeby zachorować, kiedyś trzeba było się na tą chorobę podświadomie zgodzić. Zastanów się, czy ta choroba w jakiś sposób nie jest dla Ciebie wygodna. Czy może ściąga na Ciebie uwagę otoczenia, które Ci brakowało? Może w jakiś inny sposób?
Dojdź, zastanów się, porozmawiaj ze sobą szczerze. Nie musisz oszukiwać, rozmawiasz ze sobą. Staraj się dojść, co jest psychicznym źródłem takiej choroby, co się stało i czy naprawdę chcesz ją zwalczyć. Jeżeli nie, poruj sobie. Ale myślę, że chcesz. Chcesz, prawda? Chcesz walczyć? Usuń to źródło i walcz. W jaki sposób? W jaki sposób jeszcze psychicznie należy sobie pomóc? Szamani mówią, energia podąża za uwagą. Jeżeli już słyszysz tą informację o tym, że masz nowotwór, że w tobie są te niechciane komórki, załamujesz się, myślisz tylko o tym. Cały czas myślisz. Zakaszlesz? Oj Boże, może przerzuty. Tfu, nie ma żadnych przerzutów. Po prostu sobie kaszlesz. Nie zwracaj ciągłej uwagi na tą chorobę. Zwracając na nią uwagę, zasilasz ją. Zobacz, zainfekowane jest kilka procent twojego organizmu. Masz jeszcze ponad 90% zdrowego organizmu. W tą stronę kieruj swoją uwagę. Kieruj swoją uwagę na postępy w chorobie, w zwalczaniu choroby. Nie na postępy choroby, tylko na postępy w zwalczaniu choroby. Kieruj swoją uwagę na to, że jesteś w pełnej sprawności. Chorobie poświęca jak najmniej uwagi. Nie da się całkiem tego wyeliminować, prawda? Trzeba robić badania, trzeba brać leki. I tutaj musisz wypracować sobie swój osobisty stosunek. Swój osobisty stosunek do tej choroby. Dwa przeciwstawne podejścia, obydwa skuteczne. Pierwsze podejście, które będzie dużo łatwiejsze. Nie chcesz tej choroby. Przecież jej nie chcesz, prawda? Cały czas, za każdym razem, kiedy twoje myśli przyjdą w tym kierunku, powtarzaj, nie chcę cię. Nie chcę cię, wynoś się. No przecież mówiłem, że cię nie chcę. Co tutaj jeszcze robisz? Won, wynocha! Może być drugie podejście. Możesz tą chorobę zaakceptować. Tak, jestem chory, część mnie jest w jakiś sposób zdegenerowana. Akceptuję to. Ale słuchaj, moja zdegenerowana części, żyjemy razem, starajmy się żyć jak najlepiej i pamiętaj, że ty żyjesz tylko dotąd, dokąd ja żyję. Podejście może nieco ryzykowne, dziwne, natomiast również bywa skutecznie, chociaż bardziej polecałbym to pierwsze podejście. Jest łatwiejsze i więcej emocji można w to włożyć, a emocje działają. Kiedy nikt nie słyszy, wyrzucaj tą chorobę nawet na głos. Słowo ma dużą moc. Jak jeszcze psychicznie sobie pomóc? Pozwól na pomoc z zewnątrz. Wszyscy żyjemy, ten świat istnieje dzięki energii, wielkiej, potężnej energii, niezależnie czy nazwiesz ją Bogiem, kosmosem, Allahem, Jahwe, nieważne. Jest wielka, wielka, potężna energia pełna miłości. Musisz się na nią otworzyć. Jakakolwiek jest twoja religia, czy jakikolwiek jest twój ateizm, wiesz, że ta energia istnieje. Inaczej nie istniałoby nic. Jak najczęściej staraj się przebywać w milczeniu. Jak to zrobić my? Możesz się dowiedzieć z mojego filmu Uzdrawiające Milczenie, również tutaj na YouTube. Przebywając w ciszy wewnętrznej, poza emocjami, poza myślami, niemalże poza rzeczywistością, pozwalasz, aby ta energia przepływała przez ciebie. Pozwalasz, aby ta energia udzielała ci swojej leczniczej mocy. To jest tak jakby resetowanie się, powrót do stanu pierwotnego, a wiadomo, że stanem pierwotnym było zdrowie. Nie mów innym ciągle o swojej chorobie. Nie zanudzaj ich. Oni słuchają uprzejmie, pytają z grzeczności, natomiast to ich zanudza. W pewnym momencie człowiek chory zdaje sobie sprawę, że zanudza również siebie tą chorobą. Daj spokój. Daj spokój. Jest tyle innych aspektów życia. Kiedy oderwiesz się od tej choroby, będzie ci dużo łatwiej ją pokonać. Nie zasilasz jej. Wiesz, słyszałem taką historię o człowieku, Amerykanin. Mocne stadium, jedne z ostatnich stadium nowotworu. Lekarz dał mu miesiąc życia. Co on na to powiedział? Co? Mam to gdzieś. Miał trochę oszczędności. Miesiąc to miesiąc. Wykupił sobie miesięczny rejs statkiem po Karaibach. Dla Amerykanów to jest bardzo ekskluzywny rejs.
cieszył się tym ostatnim miesiącem. Cieszył się, bawił się, hulał, wariował, śmiał się, tak jakby choroby nie było. Wrócił, zrobił badania, co się okazało? Był czysty. Ani śladu po tej chorobie. Ty też tak podchodź do życia. Może nie zachęcam do hulania, jak najmniej uwagi na chorobę. Na tyle, na ile potrzeba, żeby ją wyleczyć. Natomiast zwracaj uwagę na inne aspekty. Na to, co jest fajne, co jest przyjemne. Podaruj sobie odrobinę przyjemności, a choroba się zacznie chować. Jeżeli potrzebujesz większej porady, oczywiście możemy umówić się na wizytę terapeutyczną, natomiast może nie masz na to pieniędzy, może nie masz na to czasu, może jesteś z innego miasta, z innego kraju, obejrzyj mój film Samouzdrowienie. Tam będzie dużo więcej porad na temat, jak walczyć z chorobą. Jeśli nie chcesz robić tego samodzielnie, proponuję ci całkowicie darmowe seanse terapeutyczne, również tutaj na YouTube. Mój film Leczniczy Film i mój film Leczniczy Film 2. Obejrzyj sobie. Tam nie ma reklam, nie musisz za to płacić. Powinno pomóc. Zapraszam cię na inne moje filmy. Nie tylko na temat chorób, również na temat rozwoju duchowego, natomiast na temat innych ważnych spraw, trochę ciekawostek, trochę medytacji. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ci. Do zobaczenia.